Witam wszystkich na kanale Lechu Podróżuje. Jest 8 września i jedziemy do Czarnogóry. A z Czarnogóry później wracając odwiedzimy Chorwację. Jesteśmy w Zwardoniu. Dzisiaj rekordowy dojazd do Zwardonia. Wyjechaliśmy o 5 rano. O 6 rano byliśmy już w Węgierskiej Górce. Także szybko to zleciało. No i przed nami przejście graniczne. Zobaczymy, czy droga jest otwarta, czy także ostatnio znowu zamknięta. Jedziemy przez Węgry, przez Budapeszt, a z Budapesztu kierunek Sarajewo. Tam mamy 2 noclegi. Mamy tam być niby o 17. Zobaczymy, 890 km pokazuje. No i będę podawał informacje co jakiś czas. Jaki czas przejazdu, ile kilometrów, jakie ceny paliwa, co i jak. No to na razie tyle. Jest godzina 9. Jedziemy drogą E57. Kierunek Nitra. Jedziemy na Budapeszt. Pierwszy raz jadę tą drogą, zobaczymy. Myślałem, że przez Bratysławę pojedziemy, ale tu jest taki jakiś skrót niby. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ile mamy? 40 km do miejscowości Nitra, a do Budapesztu mamy 178 km. A tam później na północ od Budapesztu jedziemy do Chorwacji. Przejeżdżamy ją i wjeżdżamy do Bośni. Kierujemy się na... Na co my się kierujemy? Sarajewo. Na Sarajewo. Teraz mamy zjazd na drogę 507. Zjedź w prawo. Następnie skręć w prawo na rozwidleniu. Podana wprost pokazuje 28 minut wolniej. Skręć w prawo na rozwidleniu. Zobaczymy, gdzie my pojedziemy. No i dalej jedziemy tym objazdem. Google nam powiedziało, że tam 30 prawie minut jest postój, a przeważnie jest dłużej, więc wyznaczyło nową trasę. Jedziemy przez takie, o, tu macie ceny, benzyna 1,69. No to jest najtaniej, myśmy 1,68 tankowali, trochę dalej była 1,75. No jedziemy na jakiś wielki coś tam, murder czy coś takiego. No i przed Giory tak by jesteśmy. Wylecimy na tą autostradę. Tak, jest droga podobna jak trochę z tego Chambotel na Węgrzech. Taka, no, wjeżdża się w takie wioski. Tak to wygląda. No. Tu jest 50 na godzinę. Jeszcze policji ani radaru nie widziałem, ale jedziemy przepisowo. Za 400 metrów skręć w lewo. O. I w lewo. Także takie mieściny tu są. Jechaliśmy przez Bratysławę, bo jest dalej. Jest takie koło się robi. Nie wiem, może by i szybciej było. Skręć w lewo. Tylko że tam też znowu był korek, pokazywało, że wszystko tam stoi. Także... Kieruj się na południowy zachód. Następnie dobrze, bo skręć w lewo. Kurczę, nie wiem, czy dobrze wiem, ale... Z dobrym wjazdem.
mniejsza o to. No i dobra. Trasa 1458, taki numer. Tam wrzucę wam zdjęcia, właśnie gdzie jesteśmy w tym czasie, kiedy nagrywam. No tam była z boku autostrada, no to tam na pewno by się jechało cały czas prosto i się by wjechało na autostradę do Węgier. Za 500 metrów jedź dalej prosto. No. Także jedziemy prosto. No do widzenia, coś nas tu pożegnało, ale nie wiem co. No to zaraz zobaczycie. Jedź dalej prosto. O, Okoć, byliśmy w Okoć. Dobra, jak wjedziemy, albo będziemy wjeżdżać do Węgier, to znowu coś nagra. No, wjechaliśmy z tej bocznej na drogę 63 i kierujemy się na Monastorski Most. 23 km do ronda mamy i na rondzie w prawo. Znaczy, ta droga jest szersza, lepsza, tam była wąska. No, także jedziemy. Trzeba uważać, żeby gdzieś się policja nie strzaiła. Co było dziwne, że na tej stacji, gdzie się tankowałem, to i sprzedawczyni, i ten facet, co tankował, miał słowackie rejestracje, jak dodali po węgiersku. Ja już zgłupiałem, myślałem, że jestem na Węgrzech. Ale tam na szczęście było najtańsze paliwo. Zawsze z boku autostrady jest tańsze niż na autostradzie. Jak mogę tankować, to tankuję poza autostradą. A różnice są duże. No i zjeżdżamy z tej drogi. Na prawo mamy Monastorski Most. Powiem wam, że no ciężka jest tu ta droga, ten objazd. Dobrze, że kupiłem winetę tylko na 10 dni. I przypomnę sobie szybką trasę przez Austrię i Czechy. Zjedź z ronda. Następnie skręć łagodnie w prawo. Pierwszy raz w życiu tu jestem. A godzina jest 10:25. 10:25. Pełny bak. Jakaś rzeka pod nami. No i to jest granica, tu na tej rzece jest granica słoweńsko-madziaroszak. Także co jedziemy do Chorwacji albo jeszcze raz do Czarnogóry, to nowa trasa. No jesteśmy na Węgrzech. Witamy. Witamy. 50 w mieście, na autostradzie 130, poza miastem 90. Takie informacje. A po lewej czekają. Za 500 metrów na rondzie drugi zjazd. Dobra, zaraz jedziemy na autostradę. No i jesteśmy na autostradzie na Węgrzech. To jest ta z Győr do Budapesztu, numer M1. No i tam przelatujemy przez Budapeszt i lecimy na północ. Do Budapesztu mamy około 80 km. Jest godzina 10:36. Wyjechaliśmy o 5:00. W tym tankowanie jedno 10 minut na początku. No i później około 25 minut na Słowacji. Kawa, tankowanie. Nie, tam nie było tankowania, tylko kawa. Kawa i wrzucenie filmu krótkiego. Na miejscu mamy być niby 17:43.
do Sarajewa mamy 595 km. Mamy jechać 7 godzin i 7 minut. Zobaczymy, czy coś się uda przyspieszyć, czy nie. Także całe Węgry już z tego, co kojarzę, jest autostrada, także powinno pójść płynnie. Same tiry. Prawy pas, same tiry. No i jesteśmy przed Budapesztem. Będziemy teraz zjeżdżać na M0. Za 800 metrów zjedź w prawo. No i tam się jedzie na wszystkie kraje Europy. Ukraina, Rumunia. Co tam jeszcze było? Chorwacja, Bośnia, nie wiem czy nie Serbia. Można by może lewym pasem jechać, ale o. Ukraina, Rumunia, Serbia, Chorwacja, Słowenia. Zjedź w prawo. Następnie skręć w prawo na rozwidleniu. O, ale wolę jechać za tirem, bo... Skręć w prawo na rozwidleniu. Można tu gdzieś coś pomylić. Teraz możemy jechać na lewy. Za 800 metrów skręć w lewo na rozwidleniu. No i my za 9,5 km zjedziemy na M6 na Dunaui Város. Taka miejscówka. 9 km. A tak byśmy chcieli na pewno prosto na Lenteje wzdłuż Balatonu. Bo na M7 z tego co kojarzę się jechało. Tak mi się wydaje przynajmniej. No tam na pewno się odbijało w prawo. A tam to będzie właśnie ta obwodnica chyba Budapesztu, tak jak Berliner Ringer. Czy Berliner Ring pomija Berlin, to będzie to samo. Tak na pewno M7 to była ta przy Budapeszcie. RC przy Balatonie. Także tak to wygląda. A temperatura, jak wyjeżdżaliśmy z Polski, była 11 stopni, a teraz jest 27. Do Sarajewa mamy niby 520 km. Mamy tam być o 17.28. Osijek 75 km. Chyba to jest te przejście graniczne w Chorwacji. Tam nie wiem ile kilometrów przejdziemy przez Chorwację i wjeżdżamy do Bośni. Paliwo dla tubylców 480 forintów, a benzynę mnie skasowali 670 czy 675 forintów. 32 stopnie. Droga bardzo fajna, od Budapesztu po prostu nie ma aut. To nie na Lenteje, tam jednak dużo tych samochodów jedzie. A tu jest pusto. O, jakiś tunel. Trzeba zwolnić. ...24 km, a później zjazd na E73, trasa 57. Na Szajk. Prace drogowe. Jak to mówią Niemcy, o, Baustelle. Fajnie. No to następne wiadomości z granicy. Było na rozwidleniu. Tiry stoją. Pokazuje 1,5 niecałe kilometra. Droga E73. Plus 5 minut korek niby tam jest. Udwar.
taka nazwa jak w tych Wikingach Udvar i Floki Udvar. No i zaraz mamy granicę. Ale tu pusto. No już się ktoś śpieszy. Jakiś Chorwat. Co? Piękne przez te przejście. Tiry to się nastoją, nie? No, tiry się nastoją. Tak wygląda to przejście. No i tak to wygląda. Wjeżdżamy do Chorwacka. Republika. To jeszcze tu nigdy nie przejeżdżaliśmy. Ale tak to wygląda. O, tu jakaś waga. Patrzą, czy tir nie przeładowany. Ogólnie długo to trwa. Parę minut jedno auto. Ale ważne, że jesteśmy w Chorwacji już. Jedziemy dalej od granicy. To jest ta trasa na Osijek, czy Osijek, jakoś tak. Taka droga, jak widzicie, no nie przypomina to w ogóle Chorwacji, tylko takie Węgry dalej. Pokazuje nam, że jeszcze 295 do Sarajewa. No i niby 4 godziny jazdy, a mamy prawie 14. Paliwo na Węgrzech, nie wiem, czy już mówiłem, czy nie. Mówiłem. Paliwo w Chorwacji 10,80 benzyna, 12 albo 10,60, a 12,80 diesel. Nie na autostradzie, na bocznej drodze. Ma jakiś radarek. Ciekawe, czy działa. Ale Tubylcy tu jadą ostro. Teraz zwolnili, więc muszą wiedzieć o tym radarze. Nie wiem, czy ktoś jechał tu już tą drogą, czy nie. Możecie nam napisać w komentarzach. Jesteśmy na autostradzie chorwackiej w tej miejscowości Osijek. Bierzemy bilet i jedziemy. Jeszcze 270 km. Temperatura 32,5 stopnia. Zobaczymy, ile zapłacimy za to. No i za 1 km skręć w lewo na rozwidlenie. No i mamy piękny znak Sarajewo. Mamy trzymać się lewej strony. Sarajewo. Skręć w lewo na rozwidlenie. Cały czas jest taka pusta droga, kurczę, ale mam komary i mówi na szybie. Trzeba by gdzieś stanąć, ale jeszcze 218 km do Sarajewa. Pokazuje 3 godziny 18 minut.
kartę Jokera. Wprost jedziemy. Jestem tu, dużego wyboru nie ma. Zobaczymy, ile zapłacimy. A tak liczę, że nie wiem, może 12 euro. Nie, zobaczymy. Może 8. Dobra, ja strzelam 12, a ty? 5. Nie, nie ma szans. 5. Ale zaraz zobaczymy. Hello. Ile zapłacimy, no? Ile? 3,5 euro. Jak tanio w Chorwacji jest. Fala. No jestem mile zaskoczony. Już po tych cenach w Polsce to już bym 12 euro tu zapłacił. Kurczę, ja zapłaciłem niecałe 4, czy 40 chyba, 6, coś takiego. Także można prawie 8 euro wydać na używki. Typu Orachowica. Dane sieci mamy wyłączone, sieci komórkowe. Mapy Google offline włączone. Zobaczymy. Bośnia. Ale za granicą stanę, muszę wyczyścić tą szybę. Temperatura na szczęście trochę mniejsza, 32 stopnie. O, Sarajewo. Idziemy na igrzyska. Kto pamięta igrzyska w Sarajewie? Tak powinny wyglądać przejścia graniczne, jak się jedzie. Puściutko, prościutko i puściutko. Chyba tu nikogo nie ma. A to ty się w to ja w siebie. Chciałem, żebym sobie sprawdził dowód. W polsku się nauczyłem. Nie, to był Bośniak. No i gdzieś tu zaraz się zatrzymiemy. Ale może za bramkami. A tu jest granica chyba, tu jest jeszcze. Myślę, że to jest ten. Tamta była chorwacka, a to jest... Chorwacka tam to było. Piękna chorwacka. Tu jest bośniacka, pomyliło mi się. No, sztempel jest. Jak fajnie. Pusty paszport. Musisz jechać do Izraela, tam ci też dają. W szoku, że to są tam. Fajnie. Londynie miałem w tamtym takie fajne, nie? On tak kojarzy takie. Tak jak... Wizy, nie? Tak jak ten Zbigniew chciał w tym. To nie był Liechtenstein, tylko... Tak, Liechtenstein. No i kilometr za granicą. Są bramki. No i trzeba wziąć bilecik i drogę. Chyba, że się tu płaci. Tu się... Dobry dan. To tu się płaci zaraz. No to tak? O. Skręć w prawo. Na Banja Lukę jedziemy. Banja Luka. Już
9,5, 2,84, a diesel 3,26. Godzina jest 15.29. Do Sarajewa 167 km. No i kolejny etap do Sarajewa, mamy 80 km. Droga jest strasznie wolna. Średnia prędkość to chyba 50 na godzinę albo mniej. Cały czas się tak jedzie. Od granicy. Jesteśmy w Zenicach, taka miejscówka przed Sarajewą. Cały czas jest taka droga. O, no nie taka, bo teraz jest lepsza. Także jedzie się strasznie wolno, 45-55 na godzinę. O, ale coś tu budują, mosty. Może za parę lat ta droga będzie jakaś ciekawa, bo ogólnie to jest kiepsko. Jedziemy już 12 godzin równe. Mamy jeszcze 75 km na miejsce. Także tak to wygląda. Im bliżej Sarajewa, tym wyższe ceny paliwa. No i ponarzekałem trochę i zaczęła się autostrada. Za tym miasteczkiem wjeżdżacie, jest stara droga na Sarajewo i jest autostrada. Nie wiem ile kilometrów. Najlepiej jakby już po prostu była do samego Sarajewa. Dlatego tu kopią te tunele, wszystko. Muszą coś z tym zrobić. O, na prawo jest stara droga, dziadostwo. I takie drogi powinny być, żeby się szybko przemieszczać. Ale mosty potężne tu robią, potężne. Ile mamy? No 59 do Sarajewa. Mam być w Bośni. Most Węgier to jest tragedia, ta jazda. Za tą autostradę w Bośni zapłaciliśmy 6 marek. 6 marek, patrz gdzie my tu mamy jechać, w prawo. Także bardzo tanio. Ale to nam dosłownie życie uratowało. Bo już miałem dosyć tej drogi. No i jesteśmy na przedmieściach Sarajewa. Droga super od tej całej miejscówki na Z. Nie pamiętam jak ona się nazywa, Zenti czy jakaś tam. No i teraz mamy jeszcze na miejscu niby 17 km. No a tak cały czas się bujaliśmy taką drogą, 250 km. No i jesteśmy w Sarajewie. Wspinaliśmy się do góry cały czas, a teraz zjeżdżamy po lewej, widać całe miasto. Metrów. Znaczy nagle nie, to nie ten adres. O, jaki nowy asfalcik. No jesteśmy na miejscu niby. I co? I co? To jest jakiś
ale ja nie wbiję chyba numeru. Tu jest na cmentarz. Jaki cmentarz? Nie, chyba wyżej już nie. Cicio, mały kochany kotku. Patrz, jak się przeszedł z krabą. To są, nie? Cwaniaczki. Tu w lewo niby.